Polityków znamy zazwyczaj jako eleganckie osoby w garniturach jeżdżące luksusowymi samochodami. W sobotni wieczór jednak mogliśmy poznać naszych lokalnych prominentów z zupełnie innej strony. Polityk Pub to inicjatywa, w której na jeden wieczór politycy przyjmują rolę pracowników restauracji. Wszystko po to, by zbierać pieniądze dla zachodniopomorskiego hospicjum dla dzieci. Jest to druga już odsłona tego koncertu. Pierwsza była rok temu. Był to sukces, zebraliśmy 15 tysięcy złotych na hospicjum. Dlatego postanowiliśmy w tym roku kontynuować tą imprezę. Możemy zobaczyć praktycznie polityków ze wszystkich opcji, tak? Mamy marszałka, mamy wiceprezydenta, mamy radnych. W rolę barmana wcielił się senator Platformy Obywatelskiej Norbert Obrycki. Miłe panie za baru pokazały mi, w jakich proporcjach co się nalewa. No i mamy pełne ręce roboty. O tym, jak ciężka jest praca kelnerki, mogła się przekonać radna Porozumienia dla Szczecina Jolanta Balicka. Rzeczywiście bardzo ciężka praca, aczkolwiek wdzięczna. To jest mój debiut, ale jeśli będzie potrzeba, zawsze się w tej roli odnajdę. Jak wiadomo, w każdej dobrej restauracji musi pracować ochrona. Tym razem na bramce stali dwaj wiceprezydenci, Bogdan Jaroszewicz i Mariusz Kądziołka. Kiedyś w szkole podstawowej, w szkole średniej organizowaliśmy dyskoteki, również sprzedawałem bilety, także myślę, że rola adekwatna do mojego słusznego wyglądu. Podczas drugiej edycji Polityk Pub odbyło się wiele licytacji cennych przedmiotów przekazanych przez polityków i samorządowców. Główną atrakcją były jednak występy artystyczne. Wystąpił zespół Winders, w którego skład wchodzi radny sejmiku województwa z ramienia SLD Dariusz Wieczorek oraz marszałek województwa Olgierd Greblewicz, który zachwycił publiczność swoimi popisami wokalnymi. Ćwiczymy zwykle na tydzień przed tym, jak już wiemy, że jest ten deadline, że jest ta impreza, i w związku z tym postępów dużych nie robimy, a jednak to trzeba. Kiedyś moi koledzy mówili, no albo muzyka, albo fabryka. Dzisiaj można powiedzieć, że albo muzyka, albo polityka. Imprezę można zaliczyć do udanych. Rozczarowuje jednak stosunkowo mała liczba zaangażowanych w inicjatywę parlamentarzystów. Było sygnalizowane już wczoraj i przedwczoraj ze względu na tą gorącą debatę sejmową dotyczącą wieku emerytalnego, więc te obrady się przedłużyły i to jest chyba powód, dla którego dzisiaj rzeczywiście przede wszystkim brakuje parlamentarzystów. Organizatorzy zapowiadają na przyszły rok kolejną edycję Polityk Pub. Cały dochód zostanie przekazany na rzecz zachodniopomorskiego hospicjum dla dzieci. W ubiegłym roku udało się zebrać 15 tysięcy złotych. Ile udało się zebrać w sobotę, jeszcze nie wiadomo. Trwa liczenie.